Witam wszystkich w nowym odcinku. Zaraz zaczynamy. Ale najpierw tutaj takie naklejeczki przywieźli mi chłopaki, którzy tutaj organizowali ten nasz wrak race w Dębnie. Oczywiście naklejki trafią na lokomotywę i na nasze sprzęty. Czy na przyczepę. Szykujemy się na żniwa, lecz co? Przepaduje. Przepaduje, no i kicha na razie. Nie ma możliwości wyjazdu. Tutaj co do tego haka. Zamówiłem gniazdo i wtyczkę. Więc tutaj dostawię blachę, będzie gniazdko, kabel, wtyczka, żeby się podłączyć pod ciągnik i tyle. Także co, widzimy się jak już przestanie padać i trochę obeschnie. Za kilka dni pewnie. No i witam. Mamy kolejny dzień. Słoneczny, przesycha. Ale nie słychać kombajnów, także dzisiaj wcale nie wyruszamy. Jak będzie tak grzało, to jutro wyjeżdżamy w owies. Będziemy kosić. Tutaj przed chwilą taka naklejka przyszła do mnie. Agrorami tu mi podesłało przy współpracy z Case'em takie naklejeczki. No i idziemy do kombajnu, przykleimy, zobaczymy gdzie on tam ma miejsce na taką naklejkę. Dobra, jesteśmy. Nie wiem czy tutaj, tak na boku, gdzieś tutaj koło logo Fergusona. Chyba by było tu właśnie najlepiej z tyłu ta naklejka, żeby była. Z przodu to nie bardzo, nie będzie jej widać. Znaczy będzie widać, ale od przodu, a tu wydaje mi się, że lepiej z tyłu. Chyba, że tam. O, tam. Jak to wygląda tam. No tam też widać to. Może i tam. Do góry właśnie. Dobra, ja tutaj zaraz coś ogarnę. Włączę się jak przykleję. No i dobra, tak jak mówiłem, tutaj u góry jest przyklejone. I co? Widzimy się już jutro na polu. Chyba, że zaskoczy nas deszcz. Ale jeśli nie, to wyruszamy kosić. No i witam was z kolejnego dnia już z kombajnu. Palimy maszynę, jedziemy. Pole. Zobaczymy, jak ten nasz owies wygląda dzisiaj. Także widzimy się już na polu. No i kosimy! Jedziemy sobie raz dookoła i zobaczymy jak to wygląda.
Poziom to bardzo kiepski jest. Też tutaj piaski takie. No i teraz też po tych deszczach to połamany. Zapinam przyczepę, wyjadę, wysypię i z godzinkę jeszcze poczekamy. Niech obwieje, jeszcze obsuszy. Tak 14,5, ale tak wilgoć jest bardziej ta z deszczu. Podjeżdżamy, wysypiemy. I będziemy czekać chwilę. Się sypie, kurzy się, także na mokry nie wygląda. Mówię, tutaj ta wilgoć troszkę z deszczu jeszcze jakby w nim była. Także poczekamy z godzinkę i jedziemy kosić resztę. Jesteśmy ponownie na polu. Kurzy się bardziej, nie ma co się oglądać, kosimy. Widzimy się
dojdę do końca, pójdę po MTZ-a, to będziemy sypać. To jedziemy Iwanem. Wjeżdżamy. Pertkiem sypiemy. Ale na polu wilgotno. Wokoła uklejone. Ziemia napita. Po tych deszczach. Dobre na gruberowanie. Aczkolwiek tutaj dopiero będzie to robione, jak skosimy pszenżyko. Ziarno ładne, także trochę naleci. Włączę się jak już trochę na kosze. No i wjeżdżamy w ten lepszy kawałek teraz. Widać, że tu jest ładniejszy. Chociaż tych pijaków też mam trochę, bo ta jedna rurka mi nie siała. Dopiero później ją ogarnąłem.
dzisiaj będzie, zobaczymy. Ale chyba nie będzie taki, na jaki liczyliśmy. Ponieważ ta górka tam robi swoje. Zaniża. Jakby był wszędzie taki jak tutaj, to jo, to by był spoko. Tak szału nie będzie. Się przy następnym wysypywaniu. Dobra. Wiadomo, do pełnego zbiornika to jest daleko. Ale wysypiemy i resztę już mieścimy. Wysypiemy. Posprowadzamy te sprzęty i wezmę zgrabiarkę, zgrabię i to spracuję od razu. Niech to już nie leży. No jakby to miało zmoknąć, to wbije się w ziemię i to ściernisko i tyle będzie z tego. Jak będę grabił.
DZ-a odpiętego. Jedziemy zwijać.
razu doskonały. Będzie schowane i pasuje. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ten tutaj jest dobity. Aż przesadnie chyba, co? Tu rzucimy tą sieczkę. Maszynerię do wiaty. To by było na tyle. Także tam jeszcze zwieziemy sobie snopki. Ten odcinek kończymy, także widzimy się już następnym. Także trzymajcie się i na razie. Cześć.